Cześć, witajcie z tej strony Waldo, witam nas w kolejnym odcinku mojego kanału, a w dzisiejszym filmie bardzo fajny build pod lochy. I przede wszystkim jest to build, którym bardzo przyjemnie farmi się talony na lochach 8-8. Raczej 140 tym buildem nie zrobicie z racji tego, że po prostu nie jest on tak mocny na ten poziom gry. A mianowicie, na głównym bohaterze mamy króliczka Sokole Oko, który sprawia, że w momencie, kiedy używamy przesunięcia fazowego, no to wypadają z nas 3 jajo bomby, które zadają obrażenia wrogom w pobliżu. I teraz tak, przede wszystkim jest to build głównie pod przesunięcie fazowe, można ewentualnie tym buildem szukać kluczy, bądź ewentualnie po prostu biec do przodu i bić monolity. Mianowicie, na proficie drużynowym mamy coś takiego jak zmiana biegów, czyli po prostu za każdego rubieżnika o rzadkości epickiej lub lepszej, przesunięcie fazowe ma dodatkowo jeden ładunek, lecz jego zasięg zmniejsza się o następującą liczbę pól, czyli 0,2 pola. Nie jest to duże, to zmniejszenie tego, ale dodatkowy ładunek zawsze nam się przyda. Mianowicie, w drużynie wsparcia mamy paliwo dla poległych, czyli w momencie, kiedy zlikwidujemy wroga, przywraca się nam 6 punktów energii. Rubieżnik, przebieżnik, zlikwidowanie 6 wrogów w przeciągu 10 sekund po użyciu przesunięcia fazowego zapewnia nam jeden dodatkowy ładunek, czyli w momencie, kiedy spamujemy przesunięciem fazowym, nasze jajobomby zabijają wrogów, a my dostajemy po prostu użycie przesunięcia fazowego jako ładunek. Dezorientacja fazowa, zwiększamy limit ładunków przesunięcia fazowego o 1. Syfon fazowy, czyli w momencie, kiedy przesunięcia fazowego użyjemy, możemy przenikać przez wrogów i dostajemy za to życie. No i oczywiście poza fazą, czyli skracamy czas odnowienia przesunięcia fazowego o 25%. No i rozpoczynamy loch, to jest to grota, ja niezbyt ogarniam, ale z tego co już zdążyłem zauważyć, moi drodzy, no to tutaj jest dosyć ciekawy build w użyciu pod właśnie fajerwerki. I coś czuję, że my bardzo szybko ten loch skończymy, z racji tego, że chyba mam bardzo potężnego ogara w drużynie. No i nie będę ukrywał, troszkę błysków mamy na ekranie. Dobra, z racji tego, że my mamy tutaj przede wszystkim niszczyć monolity, bądź ewentualnie bardzo szybko przejść to, no to lecimy i się nie zatrzymujemy, widzowie. Ogólnie zobaczymy, jak w ogóle te jajobomby będą się sprawować przede wszystkim na tych trzech bossach na końcu tego lochu. Jestem tego po prostu bardzo, bardzo ciekawy. Także przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że ja dobrze idę, bo nie będę ukrywał, że niezbyt to ogarniam. No i mamy bardzo szybko drugi pokój. No to wiedziałem, że tak będzie. Nie wiem, czy w tej grze uda mi się pokazać siłę tego buildu, z racji tego, że po prostu... No mam takiego ogara w drużynie, który bardzo mocno widzę abuzuje te lochy, więc tutaj na spokojnie raczej powinniśmy sobie poradzić, plus do tego oczywiście nie mogę żadnego monolitu namierzyć, ale to na spokojnie sobie zaraz to oczywiście znajdę, to nie jest to żaden problem dla mnie. Dobra, mamy jeden monolit na górze, zaraz wam pokażę jak to tutaj wygląda, tylko mam jeden oczywiście ładunek przesunięcia fazowego, więc w momencie kiedy mamy sobie taki oto monolit, no tak sobie użyjemy przesunięcia fazowego, no to wiadomo, praktycznie ściągamy go na 3 przesunięcia w momencie, jak też dobrze trafimy oczywiście z przesunięcia fazowego w monolit, żeby te jajka oczywiście bardzo fajnie nam wybuchły w tym jednym miejscu. Aha, dobra, te pomiędzy, totalnie nie wiem gdzie ja jestem, ale już możemy w ogóle otworzyć drzwi, lol. Dobra, mamy trzeci pokój, bardzo szybko to idzie w ogóle, ja jestem pod takim wrażeniem, że mamy trzeci pokój w momencie, w którym po prostu... dzieją się takie rzeczy i ja mniej więcej chyba wiem, gdzie mam iść, tylko oczywiście ten gościu tak popierdziela, że to jest masakra jakaś. Naprawdę, no zobaczcie, gdzie on w ogóle jest. Ja to chyba będę musiał sobie ten build sprawdzić i stestować, z racji tego, że wydaje mi się on całkiem, całkiem mocny pod lochy. No też zobaczcie, jak on po prostu tutaj totalny speedrun uprawia. Masakra, niesamowite. A jeżeli chodzi o ten build, no to nie wiem, czy on ma aż tak potencjał, żeby tak mocno nawalać. W ogóle chłop już drzwi otworzył. Ej, co się dzieje? Ej, myśmy nawet totalnie nie zbijali żadnych monolitów. Albo on już to zrobił, nie? Wytyfy? Aha, okej, jesteśmy już w finałowym rumie. 3 minuty 40, a to chyba swój rekord lochów pobijam. XDDDDD. Masakra, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. W ogóle muszę zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało ze zbijaniem tych bossów. Akurat możemy sobie bardzo ładnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi z damage'em na tych gości, no to trochę mało jest, ale no... Nie wiem, czy właśnie wy to zauważyliście, ale chłop zbił tak szybko tych bossów, że ja sobie chyba sprawdzę ten build za momencik i niesamowite, ja nie wiem co tu się stało. Rozpoczynamy kolejną grotę, no i widzowie, ja totalnie nie wiem co się stało w poprzedniej gierce. No i oczywiście też nie będę ukrywał, troszeczkę czasu spędziłem na szukanie tego buildu i niestety nie znalazłem. Jeżeli chodzi o damage z tych jaj w monolity, no to na 3 jajo bomby oczywiście jesteście w stanie zbić jeden monolit, więc jest to całkiem ok. Otwieramy drzwiczki, zbieramy oba klucze i teraz tak, jeżeli chodzi o granie tym buildem, no to czasem on ma swoje minusy w postaci takiej, że jak się bardzo mocno wyprujecie z przesunięć fazowych, no to niestety wygląda to tak, że po prostu nie macie swojego głównego czynnika do poruszania się i przede wszystkim do zadawania obrażeń. Chociaż jeżeli chodzi o damage monolity, no to wiadomo,
są czasem lepsze alternatywy niż ten oto tutaj build. I teraz tak, ja jestem święcie przekonany, że ten gościu z poprzedniej gierki musiał używać teleportów przede wszystkim do zmieniania swojego położenia na mapie. Innej drogi nie widzę, żeby on to tak szybko przeszedł. Ale z drugiej strony zbicie tych bossów na praktycznie dwa hity, no wręcz mi się wydaje, że tutaj coś się dziwnego zadziało i ja się dowiem, co się tam zadziało. Ja tego tematu po prostu, widzowie, nie odpuszczę. A teraz przejdźmy sobie do przede wszystkim szukania klucza i teraz pytanie, jak to tutaj wygląda. Dobra, mamy trzeci monolit, to jest rzecz istotna, więc ja sobie go po prostu zbiję. Okej, proszę bardzo, tak to wygląda, jestem super zadowolony i teraz wystarczy tylko i wyłącznie zdobyć klucz cienia. A z racji tego, że ja niezbyt ogarniam grotę, no to może być dla mnie to dosyć ciężkie, bo takich ja speedrunowych kwestii rzeczy, no to ja tak niezbyt to kojarzę. Ale mniej więcej jak się idzie na grocie, no to drogę troszeczkę pamiętam, czasem się mogę delikatnie przysłużyć moimi oczywiście teammate'ami, z którymi gram, to jest też wręcz istotne. Dobra, jeden klucz cienia z tego co kojarzę, no jest tutaj. Okej, proszę bardzo, mamy klucz, możemy sobie bardzo szybko teraz drzwiczki otworzyć i to jest przede wszystkim wręcz bardzo mocno istotne. Dobra, proszę bardzo, otwieramy zamek, 2 minuty 15 sekund, to nie są 4 minuty na przejście całej mapy, chociaż z drugiej strony jak przejdziemy lochy poniżej 6 minut, nie 6 sekund, no to ja będę zadowolony. O, ja tu zaraz wybuchnę, ale całe szczęście nie, bo jestem kozakiem. Wiadomo o co chodzi. Dobra, mamy tutaj dwa monolity, no to ja sobie co zrobię? Odpalę sobie 3 razy przesunięcie fazowe, zbiję sobie monolit, albo umrę. Dobrze, zapomniałem o tych wybuchających tutaj kwestiach. No cóż, mam nadzieję, że ktoś mnie podniesie, jeżeli nikt mnie nie podniesie, no to niestety będę musiał sam sobie pobiec. Dobra, podniosłem się sam, troszeczkę to czasu zajęło. Trzeba uważać na tych lochach przede wszystkim. Teraz wystarczy tylko odszukać klucz cienia i po prostu będziemy mogli biec sobie dalej, widzowie. Halo, jak ja mam się wyleczyć? To jest rzecz bardzo dla mnie istotna. Chociaż w sumie ja mogę zrobić przecież tak, przejść przez wrogów i się w ten sposób wyleczyć. No i to też jest gitara. Dobra, przechodzimy dalej. Gościu chyba już kluczyk znalazł. Wystarczy tylko otworzyć drzwi. Podoba mi się to, no bo czasem zdarzają się takie rzeczy, że po prostu umrzecie i nie jesteście w stanie w jednym poziomie lochów zbyt wiele zrobić, a rzeczy bardzo istotne są takie, że możemy po prostu sobie przejść dalej, to jest niesamowite. Ej, zobaczymy, czy tutaj uda się bardzo szybko klucz znaleźć. Ja chyba mniej więcej wiem już, gdzie on leży. Okej. Mamy dwa monolity. Ja sobie może po prostu zaraz zbiję go. Tylko ja mam jeden ładunek tego. Jeden ładunek przesunięcia fazowego, więc ja może nie będę go zbijał, tylko ja po prostu pójdę, polecę od razu po klucz, który jest gdzieś tutaj pode mną, ale on jest gdzieś ciutkę dalej, tak myślę. Dobra, i gitara. I gitara, ja sobie stąd ucieknę, a klucz jest chyba dalej, z tego co widzę. Więc po prostu biegniemy przed siebie, rozwalamy trochę urn po drodze. Klucz pustaka wystarczy, że podniosą, a ja podejdę, pobiegnę i może zbiorę klucz wiadomo czego, który jest w tym pokoju, gdzieś u góry. No dobra, tak? Nie, on jest dalej. Aha, dobra, klucz mam przed sobą, ale niestety mnie pułapka zapała. Spoko, może być, podoba mi się to. Złap go. To jest mój klucz. Ja go znalazłem pierwszy, gościu, nie zabierzesz mi tego, nie ma nawet takiej szansy. Urny mamy zniszczone, otwieramy kolejny pokój. I mamy przed sobą znowu 4 bossów. Jeżeli chodzi o damage tych bossów, no to jest on taki dosyć nieciekawy, dosyć mały. Więc warto by było ewentualnie w międzyczasie się zaopatrzyć w jakąś lepszą broń z urny bądź ewentualnie z jakichś skrzynek, bo niestety z przesunięcia fazowego ten damage na tych oto gagatków jest bardzo, bardzo niewielki. Zresztą zaraz wam pokażę. No ile ja mu 3% zbiłem? No sami możecie zauważyć, no ile mu zbiłem? 30% HP? Z tego co kojarzę? Iś? Dobra, jeden z głowy. A wiadomo, im szybciej zbijecie tych 3 bossów, tym po prostu mniejszy czas będziecie mieli. I tyle. Dobra, jeden z głowy. Iś? Okej. I 7 minut 30 sekund na zrobienie tego lochu.
bym powiedział, że to jest całkiem niezły czas, bo oczywiście w poprzedniej gierce ten czas był po prostu krótszy, ale tak się ten build prezentuje właśnie na grocie 8.8 i jest bardzo przyjemny do grania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego, bajo!